Siemano, z tej strony Arwuti. Na samym wstępie chciałbym podziękować dla każdego wspierającego oraz 5 ostatnich subskrybentom. Dzięki bardzo. A teraz zapraszam was do filmu. W dzisiejszym filmie pokażę wam dosłownie wszystkie amulety na serwerze, zaczynając od tych najsłabszych do tych najlepszych. Z racji, że dzisiaj został dodany nowy amulet, pokażę wam również go. Dobra, to zacznijmy od początku. Pierwszy amulet znajduje się tutaj na górze, Elytra Hop, i tutaj macie amulet szybkości. Drugi amulet, w sumie na takim samym poziomie, znajduje się dosłownie obok spawna, bo tutaj na prawo i tu na dół. No i macie tutaj drugi amulecik życia. No i ogólnie z tych dwóch amuletów robicie jeden amulet zwinności. Ten amulet znajduje się dosłownie tutaj na wyspie drewnianej. No tutaj przy tym koniu. No i macie amulet zwinności. Jak macie już ten amulet zwinności, lecicie sobie na spawna z powrotem. Jak już jesteście na tym spawnie, kierujecie się na tą choinkę, a dokładnie za nią. I za tą choinką macie taką wyspę z takim domkiem. Schodzicie na dół i przechodzicie tak jak ja, dosłownie. Tu spadacie, idziecie prosto, prawo, lewo, lekko, prosto, prawo i już tak lecicie. Macie amulet siły. Z tym amuletem siły lecicie z tego domku do wyspy redstone'owej, która znajduje się tutaj. Ta mniejsza akurat, i pod tą wyspą redstone'ową macie króliczka. I w tym króliczku macie amulet natury. Amulet siły dajecie, jakieś rzeczy, amulet winności, jakieś rzeczy, i macie amulet natury. Następnie jak macie ten amulet natury, lecicie sobie dosłownie blisko, tutaj, pod tą wyspą ze statkiem, co jest ten niebieski peczek, koło emeraldów, netherite'u. Tutaj wchodzicie, elytra hop, macie świnkę i amulet powietrza sobie robicie z amuletu natury i fragmentu odpowiedniego. No i teraz amulet, który został dodany dosłownie 20 stycznia o godzinie 18. Ten amulet znajduje się na wyspie netherite'owej, wyspie netherowej się znajduje, i to było gdzieś tutaj, chwilka, o, tutaj macie amulet odłamki, lecicie tym, tutaj jak już jesteście na tej górze, to macie, o, takiego prosiaka netherowego i macie tutaj fragment amuletu 1, 2, no robicie fragment amuletu 3, takich oto rzeczy, i lecicie sobie z powrotem na dół. Jak już jesteście na dole tej wyspy netherowej, idziecie sobie do tej fontanny lawowej, kakujecie tu, to jest blisko tej nowej wyspy, co będzie. Wskakujecie tutaj dosłownie, lecicie na sam dół, cyk, macie. No i tutaj wymieniacie sobie amulet, fragment amuletu, amulet powietrza na piekielny amulet. Ten amulet, tak porównując, no jest dwa razy lepszy. To tyle z tego materiału, dzięki za uwagę, widzimy się w następnym filmie. Siemo!